Witam na moim kanale, mam na imię Wida, mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Zobaczcie kochani, u nas na znakach drogowych jest pokazana instrukcja mycia rąk. Zobaczcie, jakie mamy piękne niebo dzisiaj. Troszeczkę pada deszcz, całą noc padał deszcz, no i teraz pada. Ludzi dość mało jest, no ale to chyba ze względu też na pogodę, no i może też ze względu na wirus, no. To tak tutaj ładnie to wygląda. Witajcie kochani. Miałam dzisiaj nie nagrywać, ale jednak pojechałam po męża. Pojechaliśmy na zakupy. U nas się już robi tam w sklepach, sporo ludzi, sporo kupuje, wymiatają półki, no ale jeszcze nie aż tak jak u was, bo wszystkiego pełno jest, niczego nie brakuje, wszystko mogliśmy kupić i naprawdę jeszcze dużo wszystkiego jest. A przy okazji takie firmy różne z zamawianiem jedzenia do domu też robią ogromne zniżki. No i dzisiaj na przykład za 50% kupiliśmy 1,5 kg ciekiofte, które zaraz wam pokażę, bo z innej firmy i podobno to takie, no właśnie zaraz pokażę i będziecie wiedzieć co to jest. No miałam filmu nie nagrywać, bo robimy live'a dzisiaj, więc pomyślałam, no po co tyle będę nagrywała, no ale jednak taki krótki filmik robię, zaraz go szybko zmontuję, wam pokażę, no i widzimy się na live'ie troszeczkę później. No i jesteśmy na kuchni, zaraz wam pokażę co kupiliśmy. Jak już wspomniałam, jest to jedzenie na wynos. Dzisiaj było 50% zniżki na ciekiofte, właśnie w tej popularnej też marce od tych ciekiofte tutaj w Turcji. Za ten cały wór jedzenia, czyli 1,5 kg ciekiofte z dodatkami, sosami, zapłaciliśmy 35 lir, więc szybciutko pokażę wam, żeby nie przedłużać, jak to wygląda. No i taki filmik dzisiaj i widzimy się na live'ie. No, to takie będzie unboxing, prawda? Zobaczcie, tutaj jest tak ładnie zapakowane, są widelce, to są serweteczki do takie wilgotne. Tutaj są magnesiki, żeby można też zamówić to do domu. Dodatkowo jest sos albo syrop, to się mówi, z granatu i tego dużo bardzo jest, bardzo dobre. Teraz kolejna rzecz, zobaczcie, dostaliśmy sałatę lodową, czyli to cała sałata i tutaj jeszcze w środku raz, dwa, trzy, cztery sosy do ciekiofte. Wow, bardzo dużo. Zobaczcie, kolejny zestaw. Tutaj jest pietruszka, mięta i tutaj jeszcze go rozpakuję, żeby wam pokazać. Tutaj w środku, o, takie rzeczy, czyli papryczki ostre, konserwowe ogórki i cytryna. To też wszystko. No, kolejna rzecz. To są ławasze, nie mam pojęcia ile ich jest, ale one są bardzo cieniutkie, no i zobaczcie, naprawdę sporo, myślę, że z 10 sztuk jak nic i wszystko tak ładnie zapakowane, o, super. No i teraz same ciekawce, chyba tutaj rzuciłam ładnie, no, w takim to opakowaniu jest. Bardzo elegancko. Ale się rozwala tutaj. O, ale złożyli to nie bardzo elegancko, albo nam się to tak w aucie trochę się pokleiło. Zobaczcie. Tutaj jest kilo, a tutaj kolejne połowa kilo. Tak jak ja nie lubię bardzo ostrych, to kilo jest dla męża ostre, a dla mnie są
takie bardziej delikatne. Też ostre, ale bardziej delikatne. No i tyle, kochani. Nie będę przedłużać. Chciałam po prostu pokazać kolejny raz, jak zamówiliśmy jedzenie na wynos, ile to kosztowało i jak to w Turcji wygląda. Dzisiaj taki filmik o niczym. Troszeczkę o wirusie. Słuchajcie, jeszcze jechaliśmy przez miasto. I tutaj w Turcji bardzo drogie są kwiaty. Ostatnio weszłam do kwiaciarni popatrzeć w ogóle, jak to wygląda, i na przykład tulipany są, ojej, no bez przesady, jeden tulipan są 2 euro. 2 euro. No, czyli no bardzo dużo, przecież tutaj niedługo już tulipany zaczną kwitnąć. No ale to było jakieś 2 tygodnie temu, taka była cena tulipana. Jakieś storczyki, coś tam, to po 20, 30, 40 euro. No i dzisiaj jest coś takiego, ale już też widziałam w internecie na Litwie, wysprzedają kwiaty, wysprzedają ogromne bukiety kwiatów po 10 euro. Taki bukiet u nas, na przykład taki duży bukiet pięknych kwiatów u nas kosztuje z 50 euro. Teraz są po 10, no ale to chyba przez to, że biznesy się zamykają i żeby jakoś to po prostu na ostatni moment wysprzedać, teraz to wszystko wysprzedawają, tak? Wysprzedają? Wysprzedają. O. No i tutaj to samo. Dzisiaj nawet w tych obok kwieciarni po prostu wystawili to na zewnątrz. Przy drogach bardzo dużo bukietów, pięknych bukietów i widziałam, że ceny też są no bardzo niziutkie. Po prostu chyba ta plaga, to wszystko do nas też idzie. No i tutaj też ludzie próbują jakoś to temu zaradzić i na przykład sprzedają jedzenie takie na wynos 50% taniej, a kwiaty tak samo 50% jak nic jest taniej. No, ale na razie nie dajemy się zwariować, na razie wszystko u nas tutaj działa, po prostu trzeba uważać, więc też wzięliśmy na wynos. Na przykład ten pan w tej restauracji, wszyscy robotnicy mieli rękawiczki, no maseczek nie, ale rękawiczki mieli. No i w sklepie, też wstawię Wam kawałeczek ze sklepu, też były osoby w maseczkach, w rękawiczkach. No jedyne, że personel był bez niczego, więc to też takie zastanawiające. Dobra, nie przedłużam Wam więcej. Niedługo zobaczymy się i więcej porozmawiamy na live'ie. Czekam na Was bardzo mocno i do zobaczenia. Do zobaczenia dzisiaj na live'ie i do zobaczenia w jutrzejszym filmiku. Pa, pa!